Halo, cześć, siemanko, witajcie z tej strony Broncz, witam w kolejnym odcinku oczywiście z serii Od Biedaka do Kozaka Farming Simulator 22. Razem ze mną jest Boluś. Siema. Znaczy inaczej, Boluś jest razem ze mną, ale nie mam go tutaj na gospodarstwie. Bo jesteśmy akurat, słuchajcie, u stajennego. Boluś działa sobie na polu z prasowaniem słomy. A ja przyjechałem, słuchajcie, do stajennego odwiedzić go, niestety go nie zastałem. Nie wiem gdzie on jest. Gdzie on jest? Prawdopodobnie, słuchajcie, gdzieś pojechał na koniu, także nie będziemy go szukać. Maszynki, jak widzicie, stoją poukładane, ładnie porządek ma tu zrobiony. Kurde, ostatnio jak byliśmy, to był taki syf, że szkoda gadać, a tu widzicie, nawet beleczki ładnie ma poukładane dzisiaj, także naprawdę spoko. My przyjechaliśmy sobie, słuchajcie, do naszego stajennego tutaj po przyczepę, bo dzisiaj akcja zbieranie słomy. I powiem wam tak, chciałbym zebrać dzisiaj całą słomę, którą mamy do zebrania. W sumie są to 3 pola, bo trochę powiem wam, że już mnie denerwuje to, że słoma po owsie tak długo leży na polu, że my po prostu nie mieliśmy za bardzo ostatnio czasu na to, żeby tą słomę sobie pozbierać. Dlatego dzisiaj, słuchajcie, biorę się ostro za zbieranie słomy. Przyjechaliśmy po drugą przyczepę, bo na naszą niestety, ale tych wszystkich belek nie zmieścimy. A z racji, że cała ta słoma, słuchajcie, która będzie zebrana, idzie do stajennego, bo my na naszym gospodarstwie słomy na ten moment mamy w zupełności wystarczająco, no to sobie od razu wszystko to sprzedajemy. No to wolę zrobić taki jeden zestaw, wszystkie te pola sobie, słuchajcie, pozbierać do kupy, załadować na te dwie przyczepy i po prostu temu naszemu stajennemu kochanemu sobie to oczywiście zawieźć. Dobra, teraz tak, rozdziałkę, o, zapomniałem sobie kliknąć rozdziałkę, jak załączyłem serwer. Także Boluś, słuchajcie, będzie mi prasował słomę, bo trochę tam tego prasowania jeszcze jest. Mordo, pamiętaj, że jak skończysz to pole po owsie, na którym teraz jesteś, to jeszcze masz po drugiej stronie pole, gdzie wywoziliśmy ziemię na moim ostatnim odcinku. To też trzeba sprasować i oprócz tego chyba więcej nic nie mamy. Ja powiem wam tak, chciałem dzisiaj zaczynać kiszonkę, ale stwierdziłem, że kurde, mamy tyle zaczętych i nieskończonych prac, że po prostu no niezbyt fajnie to wygląda na tej serii. Jednak lubię, powiem wam, że na biedaka lubię, jak mamy wszystko zaczęte i dokończone, przynajmniej gdzieś tam na przestrzeni 2-3 odcinków sobie te prace dokończamy. Dlatego stwierdziłem, że nie zacznę kiszonki, dopóki po prostu tych wszystkich prac tutaj nie pokończymy. Tym bardziej, że tutaj dzisiaj chłopaki z biogazowni niezbyt mieli, słuchajcie, czas na to, żeby przyjechać do nas dzisiaj i zacząć kosić. Także podejrzewam, gdzieś tam w przyszłych odcinkach na pewno ta kiszoneczka będzie, bo powiem wam tak, oprócz teraz tutaj dokończenia ziemniaków, bo oczywiście na bolko odcinku było zaczęte kopanie ziemniaków, no powiem wam, to nam zajmie, kurde, nie chcę myśleć, ale naprawdę sporo czasu, żeby dokończyć te wykopki nasze, więc wykopki gdzieś tam, wiecie, będziemy sobie po prostu, jakby to powiedzieć, po godzinach dokańczać, a w międzyczasie będziemy robić wszystkie inne prace, czyli przede wszystkim kiszonka i przede wszystkim, słuchajcie, musimy zrobić siewy. Także Bolek, ja tutaj jestem za tym, że jeżeli udałoby nam się jakimś cudem uzbierać te pieniądze, to kurde, znaczy, musi nam się... Na następnym odcinku już, no bo już miałem też... Miałeś taki plan. Ale kredyt ma, no słuchajcie, będziemy na prawdopodobnie, kolejny odcinek będzie gdzieś już w drugiej połowie września. Prawdopodobnie już wszystko będzie ogarnięte, jeśli chodzi o kredyt, bo już jesteśmy na końcówce tego ogarniania wszystkiego i podpisywania. Także czekamy sobie praktycznie, można powiedzieć, że na pieniążki. I czekamy też na chłopaków, bo mają przyjechać zalewać. Także prawdopodobnie na drugiej połowie września może być, że będzie nagle połowa hali tej naszej nowej, którą zaczynamy budować. No tak, no bo jeżeli będą pieniądze, no to od razu przyciśniemy, nie? Tak, także no to na następny odcinek prawdopodobnie tego będziecie mogli się spodziewać, że ten kredyt zostanie przyznany, ten kredyt zostanie od razu rozdysponowany w naszym gospodarstwie. No przede wszystkim właśnie zakup siewnika, bo tutaj już no były, słuchajcie, ostatnio u mnie na odcinku ostatnie siewy, jak ja to nazwałem, że ostatnie siewy tamtym zestawem, więc no nie bardzo teraz nim siać znowu. No a mówiliśmy wam o tym, że będziemy chcieli, słuchajcie, żeby teraz w tym sezonie na jesień się tutaj na siewy te jesienne, czyli właśnie pszenica oraz jęczmień, że chcemy, żeby się pojawił właśnie nowy siewniczek. Teraz tak, czekajcie, ja muszę sobie, słuchajcie, pocisnąć tutaj. Muszę wziąć sobie MTZ-a oczywiście z naszego gospodarstwa i musimy, słuchajcie, lecieć na pole, żeby sobie te beleczki poładować. Także fajnie, że gdzieś tam jest szansa duża na te pieniądze, bo już można powiedzieć, że te wszystkie papiery ogarniemy, żeby te pieniążki nam przyznali. No nie będziemy musieli na hamato i wszystkiego sprzedawać, aczkolwiek jeżeli wpadnie kasa za słomę, wpadnie kasa za naszego bolku, którego też sprzedamy, myślę, za jakieś w miarę dobre pieniądze, przynajmniej tak mi się wydaje, no to też trochę tych pieniążków na naszym koncie oczywiście tutaj się zrobi, bo poza tym na ten moment no, żadnego przychodu nie mamy. Można powiedzieć, że niezbyt mielibyśmy z czego
na tą nową maszynę, na ten nowy siewnik tutaj u nas w gospodarstwie zarobić. Okej, okay, Boluś tutaj widzę, że jeszcze troszeczkę pracowania ma, więc ja nie będę mu, słuchaj, tutaj przeszkadzał. Pojadę sobie najpierw na tamto pole po drugiej stronie drogi i pozbieramy sobie tamtą słomę na tamtą przyczepę. Tak gdzieś liczyłem mniej więcej, ile tych belek tutaj może być, no to na pewno jedna przyczepa nie wystarczy, bo na jedną przyczepę, słuchajcie, wchodzi 14 bel. Więc tutaj no śmiało będzie z tych dwóch pól, tutaj będzie około 20, podejrzewam. Plus do tego jeszcze tamto małe poletko po drugiej stronie drogi, to powiem wam, no tej słomy naprawdę sporo tutaj powinno, powinno być. Ok, teraz pytanie, czy mi się uda, słuchajcie, po dwie belki brać? W sumie spoko, że mam z tyłu wzięty sobie obciążnik, to przynajmniej nie będzie mnie, słuchajcie, przeważało. Cyk, cyk, myślałem, no, że może... No jednak owiec mocno sypie. Sypie? Jeśli chodzi o słomę, no ja 12 belkę wyrzucam na tym polu. O kurde! Jo, co ty gadasz? 12 belkę? No, a jeszcze mam trochę do pracowania. No jo, ale to w sumie chyba tak jest, nie? Że, że owiec daje więcej słomy, tak mi się wydaje. Ja Bartek tak robi na po sąsiedzku. Że właśnie on też... On owiec ma słomę robi. A, serio? No, on w większości owca sieje, no bo słomy jest więcej. O, więc powiem wam tak, wydaje mi się, że gdybyśmy siali go dużo więcej, no to fajne pieniądze byśmy zarabiali. My tutaj, jeśli chodzi o owiec, to można powiedzieć, że siejemy bardziej typowo dla naszego stajennego, także nie robimy tego na jakiś wielki zarobek, tylko po prostu, żeby stajenny miał co, czym karmić swoje konie. Aczkolwiek, no ten owiec naprawdę fajnie wygląda, więc ja tutaj jestem jak najbardziej za tym, żeby go sobie po prostu gdzieś tam, jeżeli mamy jakieś wolne pola w sezonie, no to jak najbardziej możemy oczywiście owiec sobie również zasiewać. Dobra, dwie beleczki wziąłem i na razie widzę, że jest cacy. Także będziemy sobie, słuchajcie, próbowali podwiodować. Ta przyczepa jest naprawdę mega spoko, bo ona jest, słuchajcie, w tej samej wielkości co nasza. Więc też nas put wchodzi na długość 4 belki i nic się tutaj nam raczej nie powinno bugować. Teraz tak, tam mamy dwie, to sobie od razu tamte, słuchajcie, weźmiemy. Ty, mordo, jak wiesz co, jak skończysz prasować, ja już raczej nie będę chciał ciebie zmieniać na pewno, bo nie chcę prasować na dzisiejszym odcinku. Kurde, tak się zastanawiam, czy nie pojechać kopać, nie pojechałbyś kopać ziemniaków, wiesz? No, mógłbyś ja podczepić... Ja miałem w głowie, że jeżeli skończę tu pracować, no to albo jadę ziemniaki, albo jadę zacząć trawę kosić. Wiesz co, chyba nie wiem, czy nie lepiej jest te ziemniaki sobie wykopać, jak już są zaczęte, a trawę w razie czego skosić poza odcinkiem, jeżeli ty nie będziesz chciał na odcinku swoim. No bo teraz mówię, no koszenie wychodzi do ciebie, więc... No ja nie ogarnę dzisiaj, żeby zrobić koszenia i zrobić kopania ziemniaków. Teoretycznie kopanie było u ciebie, koszenia nie było, to może bym pojechał pokosić wtedy. A to wiesz co... Bo my pamiętaj, że tą łąkę musimy zebrać, musimy nawet zasieć, to wszystko musi być chyba na wrześniu. Poczekaj, teraz najlepiej tak, nie, nie musi być na wrześniu, bo my tam siejemy Kurde, szebelka mi ucieka. Ajajajajajaj, wracaj. My tam, słuchajcie, siejemy... pszenicę. Więc mordo, teoretycznie, kurde mać, no źle podjechałem z tymi belkami i mi uciekają obie. Dobra, tam będzie pszenica, więc ją możemy mordeczko, żeby nie było, że na wrześniu musimy wszystko robić. Ja bym ją zasiał na październiku, na tym wielkim polu, nie? Czyli wiesz, mamy cały wrzesień na zebranie tej trawy, na skoszenie i zebranie. A wtedy na październiku wjeżdżamy tam, nie wiem, czy z uprawówką jakąś. Bo raczej olać tego pola nie będziemy, podejrzewam, bo nie będziemy mieli zbytnio czasu na to. Powiem, że pójdzie gruber i wyjedzie od razu tak, na siewnik. Gruber i wtedy wleci siew nowym siewnikiem, nie? To będzie chyba najlepiej według mnie wyglądało. Więc no, taką akcję będziemy chcieli zrobić sobie na październiku, ale tak czy siak mamy, słuchajcie, cały wrzesień na to, żeby tą trawę tam ogarnąć. Tym bardziej, że ta trawa tam stamtąd teraz idzie mordo na co? Na kiszonkę. Chyba bo tak. Mówiliście, bo pierwszy pokos na tamtej dużej łące był na siano, teraz idzie na kiszonkę. Więc kurde, no trochę roboty z tym będzie, jakby nie było. Bo jednak no trzeba, słuchajcie, to wszystko później oczywiście owinąć. Więc kurde, no będzie intensywny wrzesień, można powiedzieć, nie? Ja i tak się cieszę, mordo, że my nie mamy teraz jeszcze tego żyta na kiszonkę, nie? Bo gdybyśmy jeszcze mieli to żyto na kiszonkę, to ja nie chcę myśleć... A nie, czekaj, żyto się kosi przecież ten, na wiosnę, dobra, nieważne. Zapomniałem, że żyto się kosi na wiosnę. Ale tak czy siak, no powiem wam, kiszonka z kukurydzy, której mamy naprawdę dużo, plus do tego kiszonka z trawy do ogarnięcia. No, plus do tego gdzieś tam jeszcze, wiecie, ziemniaki. Naprawdę, naprawdę sporo roboty. Dobra, weźmiemy sobie teraz tylko jedną beleczkę, bo widzę, że tutaj w okolicy nie ma żadnej kolejnej. Wtedy jeszcze raz, dwa... Jeszcze dwie belki tylko na tym polu? No tam nie było dużo. No, ty powiem ci, że... Czekaj, 4, 5, 6, 7 belek z tego, co... Z moich wstępnych obliczeń, matematyka z Brączusiem, wynika, słuchajcie, że jest 7 belek na tym polu.
Znaczy nie za wiele ogólnie, nie za wiele, ale to jest dosyć malutkie pole, słuchajcie, ale jak Bolek już powiedział, że na tamtym ile było? Już 12, ta? To w ten, no teraz to jest pewnie 16 albo 17. No to powiem wam, że jestem tylko mega ciekawy, czy ja to kurczę mać zmieszczę na dwie przyczepy, nie? Jak tego aż tak grubo jest, bo plus do tego jeszcze drugie pole po drugiej stronie, no ale tam jest posoi. Tam jest posoi, słuchajcie, więc tam chyba tych belek aż tak wiele nie będzie, tak mi się wydaje. Tutaj pole śmiesznie wygląda, bo jest pogłęboszowane, słuchajcie, także skraniaczki są zgłęboszowane, ścieżki są zgłęboszowane. No fajnie, fajnie to wygląda, fajna akcja, no na pewno nie będziemy mieć, słuchajcie, czasu, żeby co sezon robić ten głęboszem każde pole, ale od czasu do czasu na pewno będziemy chcieli sobie gdzie niegdzie z tym głęboszem po prostu pojeździć, żeby też taką dodatkową akcję jakby na odcineczek mieć. Dobra, czy mi się uda teraz, czekać, tam rzucić tą beleczkę z tego drugiego rzędu? No się udać. O, pedały mi skrzypią. Nie słychać. No, a skrzypią jak cholera, ale ty nie skrzypały, teraz ostatnie mi chyba musiały. Że do garażu się kopsnąć po WD, te... Oj kurczę, mać! Też tego nie wrzuciłem. Czekajcie, muszę sobie ręcznie ją poprawić. Całkiem ładnie mi to idzie, słuchajcie, to ładowanie na razie. Dobra. Myślałem, że uda mi się z stajennym dzisiaj załatwić, słuchajcie, bo ostatnio nawet w odcinku mówił, że będzie chciał łobornik od nas kupować. Ale cholera jasna, nie mogłem się z nim skontaktować. I w sumie bez pytania wziąłem przyczepę, mam nadzieję, że się nie obrazi, ale... A w sumie co? No, słoma dla niego to co? Co ma się obrażać? Nie, a przyczepa stała pusta, więc nie było problemu, a nie mogłem się do niego dodzwonić. Bo tak by, słuchajcie, ogarnął, żeby dzisiaj na odcinku on przyjechał po ten łobornik, o którym on mówił ostatnio, że chciałby po prostu zakupić obornika od nas, ale niestety się nie udało, także gdzieś tam na pewno w kolejnych odcinkach ten obornik będziemy mu sprzedawać. No i my na pewno też będziemy musieli się ostro wziąć za rozrzucanie obornika. Już mówiliśmy mniej więcej, gdzie siejemy, słuchajcie, jęczmienie. Mówiliśmy właśnie o tym, że siejemy jęczmień tam za domem, po soi, plus do tego pole po ziemniakach, także dwa pola jęczmienia i jedno wielkie pole pszenicy tam właśnie po łące. Wydaje mi się, że to w zupełności mordo zboża nam wystarczy na przyszły sezon. Nie ma co też szaleć, nie ma co szaleć, tutaj po owsie chciałbym zobaczyć kukurydzę. Nie ukrywam, że to by było mega fajne. Także jeżeli chcemy tutaj zrobić kukurydzę, to my musimy teraz tutaj zasiać łąkę. Dobrze mówię? Mordo? Tak, jeżeli pod kukurydzę, to łąkę lub żyto. Nie wiem, czy bym żyto szedł w tym sezonie już. Czy damy radę to ogarnąć? Kurde, może byśmy dali radę? Co ty na to? Ja bym, idziemy? No bo dlatego, wiesz, jeżeli byśmy mordo sobie zrobili żyto, no to żyto byśmy robili oczywiście do nas w pryzmę, więc byśmy mogli mniej tej kiszonki zrobić. Tak jak gadaliśmy, że mamy tak dziwnie, bo nie wiemy, czy jedno pole starczy, czy dwa będziemy musieli zrobić do nas na pryzmę. Wtedy byśmy zrobili jedno, mielibyśmy kilka belek na kiszonki w razie W, a do wiosny, byleby nam do wiosny pryzma starczyła. No ja, na wiosnę kolejną pryzmę z żyta. Na wiosnę kolejną pryzmę z żyta, tak? No, lepiej by było kiszonki teraz sprzedać, a... Kurde, powiem ci, że jest to spoko pomysł, no to moglibyśmy sobie walnąć wtedy te dwa pola tutaj. Nawet wiesz co, pokusiłbym się, żeby zrobić trzy pola, czyli jeszcze tamto, na którym ty teraz pracujesz. Razem z tymi tutaj. Była tu już kukurydza ostatnio na kiszonkę w poprzednim sezonie. Ale ja, no ale ja mówię o życie teraz. No ja, no ale później będzie kukurydza tu. No jo, no tak. No to tak dlatego właśnie. Chyba, że tu będziemy już w stanie to dokupić i połączyć. Fajnie by było, ale wątpię. No, powiem ci, że do tego czasu może by nam się udało już kupić tamto pole? Jest w sumie aż tak duży pieniądz, nie? Dobra, musimy... 70 chyba, no bo jak to jest to zestawem, no to ono jest drogie, kurde. Musimy, słuchajcie, przejechać tam, na drugą stronę pola. Ale tam bo... z tym stawem ogólnie zrobiłbym tak, że tak jakby... Tak jak gadaliśmy, czyli tak, zwrócić sobie pieniądze po prostu, bo ten staw, no teoretycznie, słuchajcie, nam tutaj nie jest potrzebny. Gdyby to chyba było że, od zera... Gadaliśmy no. Jeszcze na taki temat, żebyśmy to wzięli i porobili stanowiska i słuchajcie, wiecie, to tak... Łowisko z tego na... zrobić, no ale jo, tak, no, ale to się raczej nie chyba nie da zrobić, znaczy, żeby no z tego... no dałoby się, że godzinne, nie? Byśmy dostawali kasę, byśmy to zrobili to jako produkcję. Kurde, powiem ci, że z tego by był... to by było zajebiste, nie? No dziennie, no bo... nie wiem, 4 stanowiska po 60 zł za dzień, no to masz ile? 240, tak? No. 240 dziennie. No to kurde, no, wiesz, to no jest dajcie taki... znać, no bo to jest taka inwestycja, wiecie, możemy to tak wykorzystać, no bo jak już zazwyczaj jest jakiś land ze stawem, no to tak pewnie by to tak patrząc tak na to, że jeżeli to by nam dało 240 na dzień, czy to w ogóle nam się kiedykolwiek zwróci, to jest pytanie, no, nie? No. Bo tu bo... czekaj, 4 stanowiska, no ja tu więcej nie wejdzie. No to masz w jeden miesiąc, poczekaj, jeden miesiąc ile? 3 razy 240, 720. 720 miesięcznie, no czyli 10 tysięcy gdzieś w miesiącu, gdzieś w roku, tak? Dobrze mówię? Nie jest źle. No nie jest w sumie źle, nie?
te 4 sezony, słuchajcie, i te 40 tysięcy, które gdzieś tam za to zapłacimy, nam się zwraca, nie? No fajny pomysł, słuchajcie, łowisko karpiowe w farmingu, no kurde, coś pięknego, nie? Ja normalnie bym pomosty tu porobił, jakieś potem, wiecie, numerki porobił. Na pewno, słuchajcie, nikt takiego czegoś jeszcze nie miał w farmingu, nie? Żeby mieć swoje łowisko. No bo jak wykorzystać takie coś, więc... Wiecie, my też nie chcemy płacić tutaj za staw, który tak jakby, no będzie dla nas po prostu nieużytkowy. I my z tego nic nie będziemy mieli, bo to jest w ogóle według mnie bez sensu. Dziwię się trochę tutaj Riotowi, że zrobił w ogóle takie landy z tymi stawami, bo po cholerę w farmingu kupować staw. Chyba, że go, nie wiem, zasypać i zrobić sobie tam pole. No to chyba jedyna opcja, żeby to jakkolwiek się opłacało, nie? On mógł być do kupienia, żeby ktoś jak chce zasypać, ale po prostu oddzielnie od danego landu. Tak, no, żeby to już tam kwestia gustu, no. To by mógł być po prostu osobny land do kupienia, nie? A nie razem z tym polem. Ale to tam ciurno, można sobie to wymyśleć jakoś. Albo samemu nawet przerobić, to też nie jest dużo roboty, sobie oddzielić to na inny land, nie wiem, co tam... Wielki ciul. No właśnie, może to by było lepiej w sumie zrobić. Też. Możemy tak zrobić. No, dajcie znać, no bo no, wiesz, dla nas jakaś produkcja, inwestycja zawsze, to też nie jest głupia rzecz. No tak, to prawda. Wiecie, my lubimy jakby zapłacić za coś, co potem będzie nam oddawało. Tym bardziej, kurde, my jeszcze mordo musimy, tu nie wiem kiedy my to zrobimy, wygospodarować pieniądze na te udziały w tym, w olejarni. A no tak, to jest nie. Na następny sezon. Bo to jest, kurde, powiem wam, że nam nie, bardzo na następny, potrzebne. Potrzebne nam to jest z tego względu, że jednak no fajny pieniądz, nie? Za ten olej. Gdybyśmy dostawali, słuchajcie, pieniądze takie jak dostaje się za olej, a nie za rzepak, no to dla nas to jest naprawdę, słuchajcie, inwestycja, która nam się zwróci naprawdę momentalnie, nie? Jeżeli my będziemy szli, słuchajcie, w to, żeby siać dużo rzepaku, no to kurde, patrząc na to, że będziemy tam dostawali praktycznie dwa razy więcej, może dwa razy więcej nie, ale... Nie, no tam będzie cena 2000, no tam było 200 chyba, czyli tyle, ile normalnie za rzepak powinniśmy dostawać, nie? Jak 200? My nie dostajemy za rzepak 200. No, ale będziemy, jeżeli będziemy tam wozić, to będziemy sobie liczyć po 200 rzepak. Czyli tak jakby będziemy dostawać tyle, ile za rzepak na łatwym, o. No, coś takiego. My coś takiego, no, tym, no, no. Też, żeby to nie wiadomo, to my jak liczyliśmy, że około to będzie nam zwracać 5 sezonów się, te 50 tysięcy, czyli po 10 tysięcy na sezon, jeżeli będziemy mieli w miarę rzepaku zasiane, tak. No to wiesz, słuchaj, kawałki. Jak już pójdziemy w tą olejarnię, no to wiadomo jest to, że jeśli rzepaku napierdzielimy tyle, żeby to było dla nas jakkolwiek opłacalne, tak? Dobra, powiedz mi, co mam robić. Czy ja mam jechać kopać te ziemniaki? Dobra, wiesz co, powiem ci tak, pojedziemy kosić tą trawę. Bo jak chcesz zrobić te sianokosy w swoim odcinku, a podejrzewam, że na pewno będzie się robił, no to ja ci tam zacznę wtedy to kosić. No, możemy coś innego działać, nie? Ale nie, zacznijmy te sianokosy, bo i tak trzeba na wrześniu zrobić, a ja bardzo chętnie sobie pojadę trawę pokoszę. Aczkolwiek jeszcze chciałbym chwilę pozbierać te belki, kurde, nie spodziewałem się, że słuchajcie, to zbieranie będzie mi tak zajebiście szło dzisiaj, nie? Mam już w tym momencie pełną przyczepę z tą stajennego. Więc będę brał się teraz za ładowanie, słuchajcie, drugie przyczepy. No jedno szczęście, że przywiozłem, bo jeszcze, słuchajcie, przed odcinkiem zastanawiałem się, czy jest sens przywozić tą drugą przyczepę. Czy ona w ogóle będzie nam potrzebna, ale zobaczcie, ile tych belek tutaj dało. Teraz wam policzymy. Ile jeszcze... O Jezu. Cholera. Coś złego się dzieje z moim gardłem. Prawdopodobnie wszystkie imprezy, słuchajcie, z minionego weekendu wychodzą bokiem. W ogóle dzisiaj poniedziałeczek, my to nagrywamy, słuchajcie, oczywiście na ten sam dzień, także miłego nowego tygodnia wam życzymy. Nie wiem, jak będzie z odcinkami w tym tygodniu, postaramy się dla was, żeby jednak te odcinki były. Bo wiadomo, no jest, słuchajcie, teraz ta nasisko u Bolusia, także też nie będziemy chcieli aż tak tyle czasu poświęcać na odcinki, co by chłopaki też mieli trochę czasu i żebyśmy my mieli też trochę czasu, żeby się pospotykać. Aczkolwiek, no będziemy się starali jednak, żeby te odcinki wychodziły i żeby te serie tutaj, no nie ucierpiały, przede wszystkim od zera, tak? I tak był jeden dzień przerwy w niedzielę, od zera do farmera, co było spowodowane w sumie tym, że Boluś tutaj miał dużo roboty ze swoim stanowiskiem. Mordo, czy ty masz już skończone? W sensie? Stanowisko swoje? No stanowisko tak, wczoraj zamówiłem wszystkie ostatnie rzeczy i dzisiaj będę montował film. Będę dawał do akceptacji i jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to we wtorek, środę myślę, że ten film się to wydaj w środę, mordo. Mikołajki są w środę. Mikołajki są w środę, jakbyś się udało na środę wydać, to coś pięknego, nie? Wiem, najlepiej by było. To by było zajebiste, także no elegancko. Fajnie, że to się udało, słuchajcie, no ja już to stanowisko poniekąd widziałem, także
jest na co czekać, mordeczki, jest na co czekać, bo myślę, że wam też się spodoba, bo jest w takim, no, fajnym stylu zrobione. Także warto na ten film czekać. A jeśli chodzi o to nasze nagrywanie w tym tygodniu, na pewno będziemy cisnęli, słuchajcie, Wodzera. Myślę, że tutaj przede wszystkim będziemy cisnęli serie farmingowe. Cały swój gdzieś tam wolny czas będziemy poświęcali chyba raczej na farminga. Jeśli chodzi o te wszystkie inne serie, to w wolnym czasie ewentualnie coś tam też pykniemy. No kurde, no musimy do NASA coś też ponagrywać w tym tygodniu, tak, bo... Tak, ja już z nim gadałem, że ja jestem mu do pomocy, więc po prostu będziemy sobie do niego odcineczki na gospę nagrywać. Ja pojadę, tak jakby mu pomagać na odcinkach. A, że na kolega z zamiedzy. Tak. No, spoko, jak najbardziej, tutaj też fajnie. No tym bardziej, że jeszcze Dżangus też tam mu pomaga, także to może być też coś ciekawego. Nie ukrywam, że... W sumie teraz, jeżeli będzie kiszonka, to też... Powiem ci tak, teraz fajne odcinki się szykują. Także jeżeli to by się udało ponagrywać, wiesz, wy jesteście też jakby na jednym stanowisku we dwoje, to może naprawdę fajnie wyglądać, nie? Dobra, 2, 4, 5, 6, 7, 8 belek. 8 belek, 9, o kurde, ty mordo. Ile tam dało z tamtego pola? Z tego małego? No. Ze 6. O cholera, ty to nie wejdzie. Ciężko mi powiedzieć. Ja jestem... to dobrze, to do nas podwieziemy sobie jeszcze. No, podwieziemy do nas, teoretycznie powiem wam tak, u nas tych belek jest dużo. My aż tak sobie nie potrzebujemy, aczkolwiek... Im więcej, tym lepiej w sumie, nie? A dwa pełne zestawy zawieziemy koniarzowi, a resztę po prostu tej sumy sobie zostawimy w naszym gospodarstwie. Ale nie myślałem, że da dwie pełne przyczepy i jeszcze nawet coś zostanie. Także myślę, że możemy być zadowoleni. Jak tam, mordo, dojechałeś lenówką już? Tak, ja już jestem rozłożony, robię pierwsze okrążenie. Dobra, to jak zrobisz pierwsze okrążenie, to daj znać, wtedy ja się z tobą zamienię. Ty doładujesz sobie wtedy tutaj tą przyczepę do pełna i ja na koniec odcinka sobie bardzo chętnie do koniarza z tym pojadę, dobra? Dobrze. Elegancko. I będzie zajebisty odcineczek dzisiaj. Mówię, no chciałem, żeby była kiszonka. Bałem się, że nie będzie innej roboty. Powiem wam, że tutaj na biedaka, jeśli chodzi o robotę, to my akurat narzekać na tą robotę tutaj naprawdę nie możemy, bo mamy tej pracy tutaj bardzo dużo i gdzie nie spojrzycie, to zawsze jest coś do zrobienia. Wiadomo, co jakiś czas trafi się odcinek, gdzie człowiek się zastanawia, co ma porobić. Aczkolwiek tak, to zawsze jak się wejdzie, no to dobra, tu mamy coś do zrobienia, tu jest coś do zrobienia i zawsze można sobie po prostu na łacineczek wybrać, nie? Tą robotę. Położymy teraz tak, dwie beleczki tutaj. Chyba, żeby tylko nic nie pospadało. Dobra, elegancko. Mówię, dobrze, że mamy, słuchajcie, te widły na przycisk, bo nie wyobrażam sobie teraz ładować tutaj innymi widłami. Czy tak jak ja często na przykład ładowałem krokodylem, nie? To tutaj po dwie beleczki krokodylem ładować, no ciężko. Na pewno by mi to ładowanie tak ładnie nie szło. A tak wiecie, tylko podjeżdżamy w to miejsce, pyk, klikamy sobie L, belka nam się odczepia i możemy może wyjeżdżać. Bardziej realniejsze było, że te belki ważą, że czują tą swoją wagę, gdy się już je stawia czasami na przyczepie czy gdzieś, to wtedy by było spoko. No tak, no bo one teoretycznie tak jakbyś kurde piórko zrzucał, nie? Teraz czasami, się tak zachowują. Czasami tak i przez to właśnie jest tak, że te belki się pługują, no bo nie czuć tej ich wagi, nie możemy ich czasami z wideł zdjąć przy przyczepie, a jak sami dobrze wiemy, no napinać na przyczepę nie ma sensu, bo później to się źle kończy. I tak powiem ci, że na razie te przyczepy tutaj całkiem fajnie się zachowują. Gdzieś ostatnio zwoziłem belki, gdzie to zwoziłem? Na live'ie. Na live'ie zwoziłem belki, tylko że zwoziłem, mordo, nie tą przyczepą, tutaj akurat jeśli chodzi o te nasze przyczepy, one są naprawdę fajnie przystosowane do tego. Ja zwoziłem też taką autosanką, tylko że miałem jakby tylko normalne burty i tylko boczną miałem otwartą, nie? Chłopie, aha, co tam się działo z tymi belkami, pierwszy raz się widziałem. Ja tak mam na posąsiedzku. Pierwszy raz coś takiego widziałem, żeby aż takie napinało, chłopie, one się w pasach wyginały i normalnie wypadały mi przez pasy. Z tego, z przyczepy, nie? Ja byłem w szoku. Ostatnio na live, co tam się działo. Ty masz też właśnie tak na posąsiedzku, bo ja widziałem na jednym odcinku, jak ty zwoziłeś belki. Tak, tak, no tam ja tak to właśnie sobie zrobiłem, no bo tam nie ma innego sprzętu, a przyczepy do belek specjalnej nie ma. Dobra, cyk, przesuniemy sobie, słuchajcie, ręcznie tutaj te belki. Dwie belki siana tu jeszcze są. Gdzie? Na tym polu. Na łące? Tak. A gdzie one tam były schowane? Jedna była w cieniu. Nie mam pojęcia, jakim tam żeśmy zostawili. Dobra, gdzie to są jeszcze beleczki? Tutaj dwie. Masz objechane mordo dookoła już? Wiesz co? Myślę, że takie pół minutki i będę miał. Dobra, no to ja jeszcze te dwie beleczki jeszcze sobie, słuchajcie, dorzucimy akurat na górę i wtedy tutaj zostanie tylko jedna i resztę będziesz musiał mordo dowieźć z tamtego pola, żeby doładować zestaw do pełna, nie? Dobra. I będzie zajebiuza. Misia, widzę, że też chcesz tutaj odzywać się bardzo mocno na odcineczku, także to mnie cieszy.
To moja córeczka też jest aktywna, słuchajcie, na moim kanale, także możecie zostawić serduszko w komentarzu dla niej. Dobra, cyk, cyk, okej. Ile tam będzie teraz brakowało belek jeszcze na górze? Ten rząd tutaj, czyli 4? Nie, czekajcie. Kurde, nie wiem co jest, ale no są do wymiany mocno chyba. Gdzie, w kosiarce? Co, nie docina, czy co? No, to są momenty, że w ogóle nie chcę ciąć. Ale to przednia czy tylnia? Tylnia, tylnia. O. Nie wiem, znowu ale powiem ci, że ostatnio jak cięliśmy, pierwszy pokos na tej łące tam, to było wszystko zajebiście. I nie było problemu z tym, żeby kosiarka nie docinała, nie? Muszę cofnąć tylko czasami. Dobra, mam to okrążenie zrobione. Dobra, ja jeszcze tutaj wtedy tylko podjadę, to możesz przyjść tutaj już, mordo. Ja sobie podjadę jeszcze tylko MF-em i szczepimy ten zestaw tutaj. Albo w sumie nie, możemy go zaszczepić na koniec, jak będę już z tym jechał. Mamy w tym momencie 25 minutę, więc tam pewnie za długo nie pokoszę tej trawy, bo jednak chciałbym tym zestawem też się byrnąć. Ale chociaż będziecie, słuchajcie, mieli zalążek początku tych drugich sianokosów na tej wielkiej łące. Kurde, to ładnie wygląda. Zajebiście jest. Okej, okay. Renóweczka. Tyk, GPS-ik, żeby prosto jechać. Załączamy tylna przednia. Okej, okay. I lecimy. Jestem ciekawy, jakby Masy wyglądał z kosiarkami. Też mógłby być fajny zestaw, aczkolwiek powiem wam, że tutaj jeśli chodzi o renówkę, no to ona do tych kosiarek pasuje wręcz idealnie. Drugi raz tak akurat wyszło, bo Masy wtedy był po sianokosach, się był kupiony na prasowanie. Znaczy, no, nie po sianokosach, tylko na samo prasowanie był kupiony. No. Koszenie, no. Czekaj. Ej, mordo, właśnie, jak będziemy robić? Ja ci powiem, że zrobiłbym to tak, żeby nie zwozić. Przyjechać z owijarką tutaj. Kurwa. I co, i tam stóp ustawić, tak, nie? Kurwa, energetyka przyjechała, chłopie, przez słupy tu stoją, coś robią. Drugi raz. Prawdopodobnie prądu nie będzie dzisiaj, ale ja powiem ci, że nie zwoziłbym tych belek na gospę do nas, bo to jest bez sensu. Żeby taki kawał to wozić i u nas układać, skoro my i tak będziemy chcieli całą tą sianokiszonkę raczej sprzedać, ewentualnie kilka belek zostawić sobie, no to ja bym zrobił ten stuk tutaj, tak jak sąsiad miał zrobione z żyta, tak, w zeszłym sezonie, i po prostu ten stuk sobie ułożyć tutaj, i żeby ciężarówka, czy kto tam będzie chciał kupić, to przyjechać tutaj, no, dokładnie. Nie wiem, komu będziemy to sprzedawać, ale wiecie, zawsze klientowi łatwiej jest pojechać załadować się na polu, niż wjeżdżać na ciasne gospodarstwo i na gospie się ładować, nie? Także jestem jak najbardziej tutaj za tym, że po prostu to owijasz tutaj na łące. Kurde, może byśmy pożyczyli sobie, mordo, owijarkę od sąsiada, czy będziemy swoją owijać? Nie no, kurde, mam, nie wiem, no. Mamy tą słomę niby kupioną, ale z drugiej strony ona już jest tyle u nas przeżarta, że to... Ja ci powiem, że sąsiada owijarką na pewno by to poszło dużo... A on kupił? Dużo szybciej. A nie kupił? Nie wiem, no on to tutaj testował, a czy kupił, ja to nie wiem. A, ja myślałem, że on kupił tą owijarkę. Ja mi się wydawało, że to była na testy. Aha. A ja tam ale choć ty, kurde, on... No, a nie, przecież, dobra, nie pamiętasz? Przyjeżdżali mu w poprzednim sezonie tym, klasem z prasowijarką na usługę. A czyli on nie ma jeszcze? Nie, on nie ma. Kurcze. Ja myślałem, że ma, no dobra, my sobie poradzimy naszą owijarką, to tam wiesz, to tam akurat nie jest problem, żeby naszą owijaraczką sobie dać radę. Aczkolwiek myślałem, że może uda nam się, wiesz, trochę to ułatwić i przyspieszyć tą robotę tutaj, nie? Bo wiesz, tą samojezdną, znaczy samozaładowczą owijarką, no kurde, jedziesz i na momencie masz to owinięte, a tak będziemy się... Muszę się sąsiada podpytać, ile on płacił za usługę. Żeby ktoś przyjechał prasować? No, no to od razu prasuje i owija, nie? Z jednej strony lud. No, jak tak teraz się z tym śpieszymy, teoretycznie powiem ci, że to też nie jest głupi pomysł, żeby ktoś przyjechał nas prasować, nie? No muszę się zapytać, no bo jak tam wyjdzie, że z 10 tysięcy, no to nie ma sensu, lepiej się swoim pobawić, jak się ma ten sprzęt. Może by zadzwonił. Nie, no nie będziemy dzwonić. Tak by zapytał. Ja mogę iść się sąsiada zapytać, bo tam obok mnie w kawiarni siedział przed chwilą. A nie, to tam. Dajmy na luz. Albo weź krzyknij do sąsiada, zapytaj, może ten odpowie. Sąsiad! Ile żeś płacił za ten? Ile? Ja co zmienię 30. A skąd on wie, o co ty... A ile miałeś hektarów? Dużawo w miarę? Ja nie wiem. O kurde, dobra, to luz. Dobra, dzięki sąsiad. Co się dowiedziałeś? 5 tysięcy i miał ze 4-5 hektarów. A skąd on wiedział, o co ty zapytasz? No słyszę pewnie, jak gadamy. Bo ty nawet nie zdążyłeś zapytać, a już odpowiedział. No, ja zrozumiałem 30 tysięcy, o cholera. A czyli ile? 5 tysięcy, jo? 5 tysięcy za około, nie wiem, to 5 hektarów. 4-5. Okej, okay, no to powiem ci, że to nie jest dużo ogólnie, no, nie? U nas by wyszło około 3 tysiące, 3,5, tak? No bo tu masz ile? Niecałe... 3,5 hektara. No, no właśnie, no. To by gdzieś tak wyszło. Kurde, to powiem ci, że...
Można by było się o to pokusić, nie? Jeżeli byśmy, wiesz, chcieli szybciej to zrobić. Ale serio zostawia ta gosiarka tutaj, teraz tak patrzę, w szoku jestem. No ale to normalnie wygląda, jakby faktycznie ten czai się najbardziej zabrakło. Zabrakło? No. No to ja nie wiem, jak to obliczyłem, bo ja miałem wrażenie, że zostanie. Ja też myślałem, że tam było więcej, a były 4 tylko na tamtym polu. A, no właśnie, no dobra. Może być, że dlatego. No to i tak jest wtedy luksusowo. Kurde, może by dorzucił jedną z gospy? Żeby był pełen zestaw? Okej. Ja pobiegam. Bo powiem ci, albo wiesz, gdzie zobacz? Zobacz w tych krzakach tam, gdzie jest kukurydza. Wiem, bo tam są na 100% jakieś, bo jak się... Znaczy nie, ja na live wyciągałem stamtąd, więc możliwe, że nie będzie, nie? Bo właśnie z Matixem na live wyciągaliśmy stamtąd belki. Ale kurde, no jak to rzucił... Nieźle wyciągnęliście. A, no to pewnie no to z tego sezonu są pewnie. Bo myśmy wyciągali stamtąd siano i słomę, nie? Tylko że to już było mordo chwilę temu, więc... Dwie słomy to jeszcze jedno będę musiał zabrać. Wiesz, ty, to zawsze, za każdym razem jest taki, wiesz, na czarną godzinę tam słoma zastawiona, nie? Jakby zabrakło komuś. Ale ona chłopie teraz to na między, nawet nie była w czekach. Tak, w czekach, no bo ona się tam turla. A ja idę zaraz poszukać tam, co tam jeszcze jest. Tam? Prawdopodobnie dwa ciągniki, nowy kombajn stoi dla nas na gospodarstwo, i także... I zetar z poprzedniego sezonu... Od wiadaka z 19, co nam ukradli. No. Po alkoholu Bronek jeździł i zapomniał, że on tam go zostawił, on się stłumił. Prawdopodobnie właśnie takie rzeczy tam w krzakach są schowane, nie? I prawdopodobnie Django z pasa tam też stoi. Czekaj, aha, muszę poprzepinać odwrotnie przyczepy. Czemu? Bo... Która nie ma zaczepu? Ta, koniarza. Nie ma zaczepu z tyłu? Nie. Ale biedota, nie? Ale przyczepy pewnie tak ładnie wygląda. Ładnie, no ładny zestawik, także ja zaraz będę z tym leciał, słuchajcie. Już robię kolejne okrążonko. Trochę pogosiliśmy, nie za dużo, aczkolwiek to mówię, też nie chciałem tych sianokosów też tak dużo pokazywać, bo mam wrażenie, że ja... Nie wiem czemu mordo, ja mam wrażenie, że ja w zeszłym sezonie robiłem i korzenie, i zbieranie. Bo mi się pamięta, że ja kosiłem też, nie? A ja pamiętam, że ty kupiłem tą kosiarkę przecież, to na 100% robiłem koszenie, a ty później drugi. I jeszcze żeśmy mordo zwija u mnie ten przetrząsali. A u ciebie w odcinku byśmy zgrabiali i żeśmy... A, to może mi się kojarzy, że ja na twoim odcinku jeździłem z kosiarkami, nie? Tak, to może być, bo... Tak, to... No jest spora łąka, tutaj naprawdę nie ma co gadać, ale no zarobimy dzięki niej. Kurde, na kiszące, no mega zajebiste pieniądze tu będą zarobione z tego pola. Także mnie to cieszy. Masz mordo ogarnięte tam? Tak, to już szczepione, ja właśnie teraz do TZ-a wsiadłem i... Dobra, zjeżdżam. To ja, słuchajcie, wsiadam do MF-a, no zajebisty zestawik. Mega to wygląda, oporowo, słuchajcie, koguciki, światełka oczywiście załączamy i lecimy do stajennego. No kawałek mamy, żeby tam do niego dojechać, już nie będziemy, słuchajcie, u niego oczywiście tego rozładowywać. Teraz pytanie, czy ja nigdzie nie wymuszę czasem, nie, mogę wyjechać. Nie będziemy rozładowywać, słuchajcie, zostawimy mu zestawik i niech koniarz sobie tą słomę rozładuje sam i w razie czego potem albo nam odwiezie przyczepę, albo my sobie po nią pojedziemy. No na ten moment to chwilę nie będziemy potrzebować, słuchajcie, tej przyczepy, bo jeżeli my z tamtej łąki będziemy owijać to wszystko na miejscu, no to teoretycznie tych belek nie będziemy na gospodarstwo zwozić, więc nie jest nam potrzebna przyczepa. Słomy też już teraz nie będzie z niczego, bo wszystko mamy pokoszone, więc teraz ino do kolejnego sezonu trzeba czekać. Dobra, kosisz się, kosisz, jedziesz, ja. Elegancko. Ale Jesus idzie, Christ. Ja pier, jak to idzie, chłopie, nie? Może to koszenie. On nawet nie czuje. Pod górę. Ale dym idzie taki, że na 10 metrów. No w sumie co, słoma aż tak dużo nie waży. Chociaż takie, kurde, duże ilości. No. Jakby to była kiszonka, takie dwie przyczepy kiszonki zapierdzielone, to by ważyło dopiero. A widzę, że sąsiad też jeszcze chyba słomy nie ma pozbierane. Po soi. Tam belki jeszcze leżą też. Bo ja nawet nie trzeba redukować, słuchajcie, masę i tak idzie z tym. Coś pięknego. No i akurat będzie, słuchajcie, 36-37 minut odcinka i będziemy mogli sobie, słuchajcie, odcineczek zakończyć. Także na następnym odcinku, no już u mnie spodziewajcie się tego, że będzie jednak ta kiszonka. Nie, no musimy na pewno, bo to kukurydzy, nie? Innych robót nie możemy robić. Tak, dokładnie, to trzeba po prostu ogarnąć. Bo no chcemy też ten wrzesień, wiecie, nie przedłużać aż tak bardzo. Nie, tym bardziej, że jeszcze będzie na październiku, słuchajcie, w końcu w tym sezonie będzie kukurydza na ziarno. Także to mnie też cieszy, bo to będzie naprawdę... I wykopki dalej. Naprawdę, no i wykopki dalej, tak, tak. Dokładnie, wykopki, słuchajcie, no będą się z nami na pewno ciągnąć aż do października, chyba że któryś z nas po prostu posiedzi poza odcinkiem gdzieś tam, nie wiem, albo na live, albo coś. Zobaczymy.
Ale zawsze jest to, wiecie, gdzieś tam na odcinku taka robota, a jeżeli ktoś nie ma co robić, no to może sobie po prostu to na odcineczku uogarniać. O, Masek tu stoi idealnie też przy... przy tym, przy bramie. Gdzie ja tu mam się tylko teraz z tymi belkami ustawić? Po prawej stronie ma Isiano i Sumę. To wiecie co? Może po prostu wjedziemy tak na wprost. Tak mu staniemy, o. Wywiniemy tu w lewo lekko. Co bym mógł sobie tutaj, słuchajcie, ładowareczką łoty strunę podjeżdżać i ładować. Nie wiem, czy on będzie tutaj towalił do tej stodoły dalej, ale ma ładnie poukładane, w szoku jestem, nie? Mega, mega to wygląda. Nie wiem, czy on nie wziął tych tych, wiesz? Tych wiatr tak też mi się tak wydaje, nie? Też mi się tak wydaje, bo zbyt ładnie mordo to wygląda, nie? Jeszcze słuchajcie, takie małe zerknięcie na nasze zwierzęta. My, mordo, nie wiem, czy nie musimy. Mamy krowy, 20 krów, które mają 28 miesięcy. No to jest, no to tak, to będzie zmiana. Będzie zmiana, nie? Będzie zmiana. Bo tutaj są krowy, słuchajcie, które mają 22 miesiące. Nie, czekaj. Mordo, ile? 38, jak będą miały, 10 miesięcy jeszcze. 38, a nie 28. Tak. A, no one dobra. Od 36 idą w dół. Na 39 miesiącu kończy też im się największa produkcja mleka i wtedy cena jest już mniejsza niż możesz kupić kolejne krowy. Aha, czyli najlepiej dobra. W 38 miesiącu je sprzedawać, bo dobra, czyli jeszcze no to mleka. Jeszcze 10 miesięcy, kurde, tak. No to, to gruba sprzedaż nam się wtedy szykuje w przyszłym sezonie, spoko, fajnie. Dobrze, bo akurat byki są na ten sezon. Znaczy byki... wiesz, my tej sprzedaży nie zauważymy krów, nie? Bo no. My je sprzedamy i od razu to samo miejsce kupujemy nowe, nie? No ale coś tam zarobimy na tym teoretycznie. No, no właśnie nie. Nie zarobimy? W 38 miesiącu masz idealnie 1800 z groszami, a 1800 za krowę płacisz, no to tam masz... No to trzeba sprzedać je szybciej, mordo, bo one teraz są po 2000. Ale mordo, one od 36 do 38, czy tam 5 do 8 albo 9 dają najwięcej mleka, ile może być. Cena im spada. Ale daje mleka, no nie, można się połaszczyć po te 400, ale moim zdaniem to odda w mleku jeszcze bardziej. No jo, to prawda. Więc ja powiem ci, na posąsiedzku robię do 38-9, zależy jak tam mi na odcinku wyjdzie i wtedy sobie wychodzi 50-50 praktycznie to samo, nie? 18 byków będzie do sprzedaży teraz na grudniu, także fajnie, bo wpadnie też kaska za to, także będziemy mogli sobie zainwestować to, i to pójdzie prawdopodobnie chyba albo w budowę, albo w kolejne albo maszyny, nie? Albo w pole, się, albo w pole, no. Bo to będzie, słuchajcie... No zobaczcie, co z tym stawem napiszecie, nie? To będzie ponad 40 tysięcy, bo idealnie. No, na to pole, jeżeli nie? Będzie bez stawu, że to kupujemy. Więcej to będzie, to będzie 2800 za byka, nie? Tak. Kurde, to będzie z 5-6 dych, zajebiście. Także dajcie znać, co z tym stawem robimy, czy wiecie, odejmujemy sobie tak jakby, dodajemy sobie pieniądze. Czy, zobaczcie, no ja wam wytłumaczę, o co chodzi. Jest land, tutaj ten, który chcemy kupić, to jest 80. Czy rozdzielamy to tak, żeby tego stawu nie kupować, żeby to było po prostu tańsze pole. Czy kupujemy to ze stawem i robimy jakiś biznes tym stawem, żeby można było jakieś pieniążki tam zarobić. Ale no, dajcie znać w komentarzach, bo jestem ciekawy waszego zdania, bo to pole, słuchajcie, kosztuje 72 tysiące, a pola użytkowego tutaj mamy wielki ciul, także za to teoretycznie zapłacilibyśmy, nie wiem, 4 dychy w maksie, nie? Także dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Ja się z wami żegnam, mordy. Dzięki wielkie za dzisiejszy odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapeczkę do góry i subika. Oczywiście lecimy po 300 tysięcy subskrypcji na moim kanale. Zapraszam do Borusia na kanał. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się na razie. Cześć! Cześć!